Mamy drugi dzień, sobota. Jesteśmy nadal na Falconie w Lublinie. Siedzimy właśnie w Games Roomie I troszkę Wam więcej powiemy o tym, co robiliśmy dzisiaj do południa oraz jak wygląda Games Room przede wszystkim i co zamierzamy zrobić dalej. Jestem Iwelios. A ja Wenda. I oglądacie Raport w terenie. Rano poszliśmy do sali prelekcyjnej, w której miał odbyć się konkurs. Konkurs pieśni krasnoludzkiej. Tak. Jednak okazało się, że bodajże w informatorze jest on zapisany jako przegląd pieśni krasnoludzkiej. Tak, taki tytuł tam wystąpił. No i jakby efektem tego, tak na dobrą sprawę, było niestety to, że nikt nie przygotował pieśni krasnoludzkiej na konkurs. No i prowadzący musiał mocno improwizować. Tak, na dobrą sprawę wszystko poszło w ten sposób, że ludzie siedzący na sali by jakoś zaaranżować swój czas w tym czasie, powymyślali własne piosenki i wzięli w końcu jednak udział w konkursie, więc... To nie obyło się bez oczywiście wsparcia, bo prowadzący zaczął wyświetlać na przykład teksty ze znanych piosenek krasnoludzkich, choćby nawet Diggy Hole i Diggy Hole, nie wiem jaki tam tytuł jest poprawny tej piosenki. I ludzie zaczęli śpiewać, bardzo fajny efekt to wywołało, bo faktycznie ludziom zachciało się śpiewać. No i niektóre zespoły zaczęły proponować swoje na szybko wymyślone piosenki. Także również się na szybko wymyślone zespoły. Na szybko wymyślone zespoły. Mamy to nagrane, tak żeby będziecie mogli zobaczyć. A co później? Później poszliśmy zobaczyć halę wystawców i przygotowujemy dla Was materiał z relacją z Falconu, tak żeby będziecie mogli zobaczyć, co tam porobiliśmy, gdzie byliśmy, z kim rozmawialiśmy, będzie ciekawie. I tym razem będzie to szybciej niż pół roku po imprezie. Natomiast gdzieś dotarliśmy do południa poprzez prelekcję na temat Star Treka. To było wprowadzenie? Początek. Wprowadzenie. Podstawy, jakieś wprowadzenie do Star Treka. Coś w tym guście. Całkiem fajna taka pigułka na start dla zielonych. Ja trochę oglądałem Star Treka wyrywkowo, teraz przynajmniej wiem, że mógłbym obejrzeć tak po kolei wszystkie te serie. Chociaż trochę mi to by zajęło. Jak widzicie, za nami Games Room, który jest całkiem zaludniony, aczkolwiek... Poza tym jednym fragmentem, gdzie w zasadzie my siedzimy i mamy trochę pusto. W tym roku bardzo dużo stołów rozstawiono, bo ja pamiętam, że w zeszłym roku tych stołów, tych takich prostokątnych było dużo mniej tutaj po tej stronie, przez co brakowało faktycznie miejsca dla uczestników. Natomiast tym razem jest ich tak dużo, w sensie tych stołów, tych miejsc, w których można zagrać, że faktycznie każdy, kto przyjdzie do Games Roomu, znajdzie sobie miejsce i będzie mógł spokojnie się pobawić. I nie musi godzinę chodzić między stolikami, żeby coś się zwolniło, czy wypatrywać. Wybór atrakcji, wybór gier jest olbrzymi, także można grać, można się bawić, można też testować gry od różnych wydawców, którzy tam gdzieś za nami się rozstawili ze swoimi prototypami lub też premierami. No i po prostu uczą, jak grać w daną grę. Dokładnie. Co czeka nas dalej? Zobaczymy jeszcze, co się dzieje na warsztatach bodajże. Wybierzemy się na kilka prelekcji. Tak. I nagramy je. I będzie... zobaczymy, co się dzieje na scenie. Tak, wieczorem pojawimy się przy scenie, gdzie będziemy nagrywać spotkanie z grupą filmową Darwin, bardzo znaną. Ja mam takie podejrzenie, że w ogóle Falcon Versus, ta nazwa, podtytuł jest podporządkowany ten tytuł, podtytuł gościom tej grupie filmowej. Ich mógł konflikty być to wielkie. Kompletny przypadek, albo właśnie tak pomyśleli... Może było odwrotnie. Może pomyśleli ty, mamy Versus i oglądali później te ich filmy, a może ich zaprośmy? Może tak. Mogło tak być. Może trzeba organizatorów jeszcze o to zapytać. Co poza tym? Później konkurs cosplay, gdzie między innymi z naszej ekipy wystąpi Villien ze strojem. I mam ochotę nas za to zabić. Aha. O, brawa! Jest taki dziwny zwyczaj bicia brawa, gdzie... Na Games Roomie. Tak. Jeżeli ktoś zacznie bić brawo, reszta cała sala bije brawo. Bez powodu kompletnego raczej. To tradycja swoją drogą. Tak. Bardzo pozytywna, bardzo taka właśnie fandomowo fantastyczna. Mogły to być brawa zachęcające dla Wilie.
Tak, ona się cieszy, że trzymamy za nią kciuki. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Na pewno pójdzie jej świetnie. Także będziemy na cosplayu, będziemy to kręcić, a będziemy cię mogli zobaczyć, jakie stroje pojawiły się w tym roku. I to będzie dzisiejszy dzień, a co w niedzielę, to jeszcze zobaczymy, bo tak naprawdę nie mamy planów. Pewnie wieczorem wrócimy tutaj na Games Room i zagramy w jakieś planszówki. Możecie cały czas śledzić nas na Twitterze i na Facebooku, bo pewnie zrobimy jeszcze jakiś streaming na żywo dzisiaj. On wczoraj wyszedł mniej lub lepiej, to zależy od zasięgu sieci, ale właściwie oglądałem dzisiaj nagranie z niego w sieci i całkiem fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Dajcie nam znać w komentarzach. Będziemy dzisiaj dla Was troszkę streamować. To chyba tyle. Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten raport w terenie. Dzięki wielkie za to, że cały czas z nami jesteście. Piszcie, komentujcie, udostępniajcie. No i widzimy się w kolejnych naszych materiałach, w kolejnym raporcie w terenie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.